Każdy z nas chyba zna ten scenariusz, jeżeli nie ze swojego życia, to z życia swoich znajomych bądź rodziny. O czym mowa? Ano o sytuacji, w której zawieramy nową umowę z operatorem i, jak to w takich przypadkach bywa, dostajemy nowy telefon. Taki scenariusz powtarzają miliony osób na całym świecie, no bo w końcu umowy z operatorami to jeden z najpopularniejszych kanałów sprzedaży na Ziemi. To jednak ma bardzo duży wpływ na to, jak korzystamy z naszego smartfona. To właśnie te dwuletnie umowy z operatorami bardzo mocno przyczyniły się do tego, że w naszych głowach rynkowy czas życia takiego telefonu, szczególnie średniopółkowego, wynosi właśnie 2 lata, po czym wymieniany jest na nowy model. Takie zachowanie jest oczywiście na rękę producentom, no bo przecież każdy chce sprzedawać więcej i więcej telefonów, prawda? Dlatego też bardzo mocno wspierają oni taki właśnie konsumpcjonizm. Nie wiem, czy zauważyliście, ale większość modeli, które jest w sprzedaży, znajduje się na sklepowych półkach przez dłużej niż rok. Natomiast nowe urządzenia wychodzą dzisiaj nawet co pół roku i za każdym razem, kiedy wyjdzie nowy smartfon, cały wysiłek marketingowy skupia się właśnie na tym nowym modelu, pokazując, że tych starych to już tam nie warto kupować. To niestety, na co wskazują badania, wychowało całą grupę konsumentów, którzy chociaż mają sprawny telefon w ręce, kupują nowy, tylko po to, żeby mieć nowy gadżet. Tymczasem taki konsumpcjonizm jest szkodliwy nie tylko dla naszych portfeli, ale też dla środowiska. Dzisiejsze smartfony w większości są wystarczająco mocne, żeby spokojnie wytrzymać dłużej niż wspomniane 2 lata. Zapewne wiecie, że takiego samego zdania jest Unia Europejska, która w jednym z najnowszych pomysłów zaproponowała, żeby każdy smartfon wypuszczony na terenie Unii mógł mieć dostęp do części zamiennych oraz poprawek bezpieczeństwa przez co najmniej 5 lat. Moim zdaniem jest to świetna inicjatywa, ponieważ sam niedawno doświadczyłem tego, co to znaczy problem z dostępem do części zamiennych. Jak pewnie wiecie, chciałem niedawno wymienić baterię w moim 4-letnim LG G8S i na 5 serwisów, z którymi się skontaktowałem, tylko jeden miał części niezbędne do przeprowadzenia takiej procedury. Oczywiście, pamiętajmy, że mówimy tutaj o mniej popularnym modelu marki, której już nie ma na rynku, natomiast myślę, że w dokładnie takiej samej sytuacji jak ja niedługo będą użytkownicy, którzy dzisiaj kupili jeden z 1000 wariantów dowolnego budżetowego chińskiego smartfona. Obserwując ten temat, zauważyłem jednak jedną kwestię. O ile dla takiego G8S 5 lat rynkowego życia to już całkiem sporo, to co z flagowcami? iPhone 10S czy Galaxy S9 wypuszczone 5 lat temu wciąż radzą sobie fenomenalnie. Dlatego też od razu podniosły się głosy, że Unia podeszła do tematu zbyt łagodnie, a rynkowy czas życia urządzeń powinien zostać jeszcze mocniej wydłużony. Jakie jest moje zdanie w tym temacie? Cóż, zacznijmy od tego, że jeżeli ktoś mnie ogląda, to wie, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem budżetowych telefonów. Tak, moim zdaniem marki, które sprzedają smartfony za 500 czy 600 zł, tak naprawdę sprzedają elektrośmieci. Takie telefony nigdy nie działają dobrze, potrafią lagować już po wyjęciu z pudełka, a jeżeli zależy nam na najlepszym stosunku ceny do jakości, to zawsze dużo bardziej opłaca się dodać te kilka stówek i kupić po prostu lepszy model, albo też w tej samej cenie wybrać ex-średniaka albo ex-flagowca. Nie mogę jednak nie wziąć pod uwagę tego, że w świecie Androida najlepiej właśnie sprzedają się budżetowce. Dlaczego? Ano dlatego, że wciąż istnieje duża część osób, które telefony wykorzystuje tylko i wyłącznie do dzwonienia, a od wielkiego dzwonu także do wysłania SMS-ów. Takie urządzenia najczęściej nigdy nie są nawet podpinane do internetu i cóż, no każdy ma prawo korzystać ze swojego smartfona tak jak chce i nie każdy musi mieć super gamingową maszynę, prawda? I cóż, jeżeli chodzi o to podpięcie do internetu, to nawet powiedziałbym, że w przypadku budżetowych urządzeń jest to całkiem dobry ruch. No, w przypadku takich smartfonów każda dodatkowa aktualizacja, każda nowa funkcja najczęściej bardzo mocno je spowalnia, a dla tak słabych procesorów, jakie są w tych smartfonach, każde dodatkowe obciążenie to tak naprawdę wyrok śmierci. Dodatkowo pamiętajmy, że niska cena takiego budżetowca nie bierze się znikąd. Jednym z elementów, na którym producenci oszczędzają, jest właśnie wspomniane wsparcie, a raczej jego brak. Jeżeli więc będą musieli go udzielić, a na terenie Unii będą musieli go udzielić, no to stanie się jedna z dwóch rzeczy. Albo ceny pójdą w górę, albo jakość tego wsparcia pójdzie w dół. I tak, ja też chciałbym żyć w idealnym świecie, w którym jeżeli Unia powie, że producenci muszą zapewnić wysokiej jakości wsparcie przez 5 lat, to każdy producent pochyli głowę i takie wsparcie zapewni, ale jakoś w to nie wierzę.
Spójrzcie na to z perspektywy takiego Xiaomi, które rocznie wypuszcza kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset modeli smartfonów i dla którego Europa jest oczywiście bardzo ważnym, ale nijak nie najważniejszym rynkiem zbytu. Oczywiście nie mam żadnych wątpliwości, że Xiaomi, podobnie jak inne firmy działające w Europie, dostosuje się do nowego prawa, natomiast zaczęła mnie zastanawiać jedna kwestia. Xiaomi nie słynie z najlepszych aktualizacji i jeżeli popatrzymy na to, że klienci w Europie stanowią zaledwie procent wszystkich klientów na całym świecie, jestem bardzo ciekawy, jak wiele sił i środków marka będzie chciała dodatkowo poświęcić, żeby zapewnić tej małej grupie klientów 5 lat wysokojakościowych aktualizacji. Rozumiecie, o co mi chodzi, prawda? W tym temacie po prostu ilość bardzo rzadko idzie w parze z jakością. Dodatkowo, jeżeli spojrzymy na flagowce, które zostały wydane 5 lat temu, no to tutaj wszystko jest bardzo pięknie. A co z budżetowcami? No cóż, jeżeli popatrzymy sobie na przykład na takiego A40, którego używałem nie tak dawno, no to o ile pod kątem ekranu czy aparatu ten telefon jak najbardziej daje sobie radę, no to umówmy się, współczesne aplikacje są już dla niego wyzwaniem, a w swoim czasie nie był to wcale najsłabszy smartfon. Jeżeli więc przyjmiemy, że żyjemy w świecie, w którym budżetowce istnieją i sprzedają się w ogromnych ilościach, no trzeba tutaj przyjąć raczej inne rozwiązanie. Natomiast Unia Europejska niestety w tym temacie tnie równo z trawą. Moim zdaniem nowy pomysł Unii Europejskiej powinien zostać podzielony na dwa segmenty. Dla telefonów tańszych, załóżmy do 2000 zł, czas proponowanego wsparcia i dostępności części powinien zostać nieco zmniejszony, załóżmy do 3 albo 4 lat. I tak jest to dwukrotność życia takiego urządzenia u pierwszego właściciela, natomiast takie przepisy znacznie pomogłyby, jeżeli chodzi o odsprzedaż smartfonu na rynku wtórnym. Nowy właściciel po prostu wiedziałby, że bez problemu może wymienić ekran czy baterię, co ułatwiłoby dawanie smartfonom drugiego życia. No a przecież o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast w przypadku flagowców uważam, że ten czas powinien zostać wydłużony, chociażby do 7 lat. Dla przykładu, iPhone'owi 10 nic nie dolega, a Apple dalej wspiera ten smartfon, chociażby poprzez aktualizację do najnowszej wersji iOS. Nie widzę więc powodu, dlaczego w przypadku Samsunga, Oppo czy innych producentów mających w swoim portfolio superflagowce miałoby być inaczej. Niemniej jestem bardzo zadowolony, że o takich przepisach w ogóle się dyskutuje. Jeżeli chcemy zrobić krok w kierunku ekologii czy chociażby zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych, musimy dłużej korzystać z naszych smartfonów i nie wymieniać ich co 2 lata tylko dlatego, że o, wyszedł nowy model. Dlatego też możecie w komentarzach napisać, ile Wy korzystacie już ze swojego smartfona i czy planujecie go zmienić oraz jakie jest Wasze podejście do wspomnianych przepisów. Ode mnie to na dzisiaj już wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!